Wymiana trwała tydzień. To był pierwszy tydzień lipca. Wymiana oczywiście młodzieży między zaprzyjaźnionymi gminami Cisek i Breitungen. To właśnie był Thüringen taki, ten Südthüringen, oni mają takie swoją gwarę, coś jak u nas tutaj śląski. To trzeba było się dobrze wsłuchać, ale jak się człowiek słucha, to już później szło. Tygodniowy program pobytu obejmował pobyt na zamku średniowiecznym w jednej z trzech historycznych części Breitungen, Herren Breitungen. Z gościnnością to u nich jest stanowczo lepiej niż u nas. Była taka sytuacja, że byliśmy w sklepie, co było oddalone o dobry kilometr, to z powrotem tak się zatrzymali ludzie i proponowali, czy nas nie podwieźć gdzieś. Z naszej strony było to 12 osób i z tamtej strony również. Mamy też za sobą spływ kajakowy, ponad 5-godzinny. Wcześniej mieliśmy okazję się schłodzić w jaskini. Pobyt na lokalnym kąpielisku właśnie w Breitungen, gdzie uczniowie mogli pograć, oprócz tego, że spędzili czas w wodzie, mogli pograć w siatkówkę i w minigolfa. Spotkanie było możliwe dzięki dofinansowaniu ze strony polsko-niemieckiej współpracy młodzieży.